Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was haul lumpeksowy, czyli to co zawsze. Ostatnio pojawiają się haule wyprzedażowe również na moim kanale i być może będą pojawiały się one w każdą niedzielę, ale jeszcze muszę się zastanowić. Na razie, jak wiecie, jest ten okres przedświąteczny i jest po prostu tyle spraw do pozałatwiania. Ja żyję w takim ciągłym pośpiechu, ale ja to lubię i naprawdę całe moje życie tak wygląda. Żeby nie przedłużać, to na początku bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Zaczynamy dzisiaj przyszywać kolejny element w mojej kurtce, w naszej kurtce jeansowej. Czyli standardowo będę Was teraz przez te wszystkie dni przynudzała, praktycznie cały rok będziemy coś przyszywać. Dzisiaj przygotowałam kolejny element, taki piankowy, w kolorze takim różowym. Kolejny element został przyszyty na naszej kurtce. Trochę ta kurtka mi się tutaj zawija, ciężko Wam to pokazać. Czyli coś takiego, na razie nic szczególnego, no i bardzo dobrze, na razie niech tak zostanie. Jeszcze jest tyle dni, że tutaj będzie się naprawdę mnóstwo na tej kurtce rzeczy działo. I ci, którzy mnie oglądają, znają moje możliwości, więc wiedzą mniej więcej, czego można się po mnie spodziewać. Chociaż staram się Was za każdym razem zaskakiwać. Kurtkę odwieszamy. Kurtkę odwiesiłam i teraz już przechodzę do prezentacji moich zdobyczy z second handu. Najpierw założę sobie okulary, bo dzisiaj będę sobie w tych okularach nagrywać. Jako pierwszą chciałabym Wam pokazać taką piękną marynarkę, taki piękny żakiet, który ostatnio kupiłam. Jest on w przepięknym zielonym kolorze. Jest to taki wiosenny, soczysty, zielony kolor, który no, bardzo przykuwa uwagę. Mam, jeśli chodzi o tę rzecz, z milion pomysłów, jak ją wystylizować. Dzisiaj stylizacja taka ze spódniczką w zeberkę. O ile dobrze zapamiętałam, bo już tych rzeczy mam tyle, że już w sumie zaczynam się mieszać dzisiaj, jeśli chodzi o stylizację, ale tak, ten żakiecik był ze spódniczką w zeberkę. Miałam co do niego jeszcze, tak jak wspomniałam, milion różnych pomysłów, jak go wystylizować, ale to nie na jeden odcinek, a po prostu wówczas trzeba nagrać chyba jeden odcinek poświęcić dla danej marynarki, dla danej rzeczy, bo naprawdę mam tych pomysłów mnóstwo, ale to też myślę, że w jakiejś najbliższej przyszłości, może to będzie moje takie postanowienie noworoczne, coś nowego na moim kanale, może właśnie się w ten sposób pojawi. Wracając do tego żakietu, nie ma składu, wiem tylko, że jest to rozmiar L. Jest to troszeczkę na mnie za duże, mogłoby być to o rozmiar mniejsze, chociaż ratuje się jak zawsze paskiem. Bardzo mi się ten żakiecik podoba, zapłaciłam za niego 10 zł, kupiłam go w dniu dostawy, jeszcze jest do wyprasowania, nie zdążyłam tego zrobić, jak zawsze się tłumaczę w ten sposób. Bardzo mi się podobają szczegóły, jakie na tym żakiecie są, a właściwie taki jeden szczegół, czyli takie tutaj serduszko, które jest taką ozdobą zamka. Również pasek mi się podoba. No i jeszcze podobają mi się te guziki, które tak gdzieś tylko delikatnie widać, ale są one oprzyte tym samym materiałem i ja bardzo, bardzo to lubię. Zwracam na to szczególnie uwagę. Kolejna rzecz to jest koszula. Koszula w takim nietypowym kolorze. Wydaje mi się, że Wam ten kolor się wyświetli troszeczkę pewnie inaczej. Na żywo jest to kolor, już mówię od razu, że jaki nie jest, może powiem. Nie jest to kolor musztardowy. Ja za bardzo za musztardowym kolorem nie przepadam. Najwidoczniej on może się Wam w ten sposób wyświetlić na Waszych ekranach, ale to jest właściwie taki kolor bardziej wpadający w zieleń. Nie miałam jeszcze czegoś w tym kolorze, naprawdę ciężko mi jest wręcz ten kolor określić i gdzieś tam poszukam w internecie dokładnie nazwę tego koloru. Ta koszula jest przepiękna, jednak jest troszeczkę do poprawy, ponieważ mam zamiar sobie tutaj zrobić małe zaszewki z jednej i z drugiej strony w tych ramionach, bo są na mnie, aż za bardzo tak mnie poszerzają, o w ten sposób powiem. Jest ona bardzo ciekawa, taka królewska, bardzo mi się podoba jej zdobienie. Jak zawsze mój stały tekst, czyli nie mam takiej w swojej garderobie. Koszula tutaj miała haftkę, ale ta haftka została, no po prostu jej nie ma i muszę ją sobie doszyć po to, żeby tutaj zapinać sobie właśnie
tę haftkę, no po prostu zapinać, żeby to ładnie wyglądało, bo to jest taki ozdobny jakby guzik, taki ozdobny element, który po prostu nadaje takiego smaku jeszcze bardziej tej koszuli. Jest ona dzięki temu bardziej taka dostojna i jeszcze bardziej mi się podoba. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. I za tę koszulę zapłaciłam 5 zł. A jak zauważyłyście, na pewno to zmieniłam sobie tło chwilowo, bo tak lubię sobie jakoś takie zmiany wprowadzać w życiu, coś po prostu zmieniać. Sama oglądam swoje filmy, więc gdzieś tam lubię, jak te tło się zmieniam. Mam jeszcze po tej lewej stronie tutaj bardzo ciekawe tło, ale nie wiem, jak tutaj będzie ze światłem i czy kiedykolwiek uda mi się tutaj nagrać film. Zobaczę, jak będę miała więcej czasu, to po prostu sobie tutaj pokombinuję. Przechodzę dalej do pokazywania. Teraz Wam pokazać chciałabym bardzo taki sweter marki Next. Jest on w rozmiarze 16. Ten sweter jest taki spokojny, pomimo że ma tutaj taki piękny kołnierzyk i jest naprawdę w idealnym stanie, to jest aż chyba taki dla mnie za spokojny, no nie wiem. Wystylizowałam go ze spódnicą, którą później Wam też pokażę, ale tak na dzień dzisiejszy nie wiem tak naprawdę, czy będę ten sweter nosiła. W sklepie spodobał mi się ze względu na to, że po pierwsze ma tutaj jak zawsze coś, przyciąga moją uwagę, to jakieś obszycie, coś, gdy dzieje się na danej rzeczy, to po prostu to najbardziej mi się w tym swetrze spodobało. Z tyłu zobaczcie, to jest w ogóle taki normalny po prostu sweterek. Nie wiem, jeszcze pomyślę, jeżeli coś wymyślę z nim takiego bardziej szalonego, no to będę ten sweter ubierać, a jeżeli nie, no to być może pojawi się u mnie na wyprzedażach. Przeczytam Wam skład tego swetra, bo gdzieś tam zauważyłam, że jest metka. 73% stanowi akryl, 14% alpaka i 13% bawełna, czyli taki mieszany skład, ale naprawdę jest taki milutki i kupiłam go za 10 zł w dniu dostawy. W poprzednim filmie obiecywałam, że troszeczkę będzie u mnie dzisiaj wiosennych rzeczy, wiosennych takich klimatów. I jako pierwsza taka wiosenna rzecz, letnia, wiosenna, to jest ta piękna sukienka w rozmiarze S. Jest niesamowicie wygodna, jest naprawdę taka śliczna, ma przepiękne tutaj na całej powierzchni zdobienie. W środku ma taką miętową podszewkę. Na dole ta podszewka też wystaje, bo ona ma stanowić, na początku myślałam, że to jest jakiś defekt, ale później zdałam sobie sprawę, że to jest właśnie celowe, żeby taka falbaneczka na dole wystawała spod tej sukienki. Zapłaciłam za nią 5 zł, jest ona bardzo wygodna, jest to taki materiał elastyczny, naprawdę świetnie się ta sukienka zachowuje na ciele, jest bardzo wygodna, pomimo że gdzieś, wiecie, jeszcze jej nie nosiłam, ale już jakby po założeniu tej sukienki stwierdzam, że naprawdę jest bardzo wygodna, będzie bardzo wygodna. Z tyłu prezentuje się w ten sposób, ona nie ma nigdzie zamka, przez to, że jest właśnie taka elastyczna, bardzo łatwo ją się ubiera, zakłada, tak już nie wiem, jak mam mówić czasami, bo tyle czasami jest tych komentarzy poprawiających mnie, że czasami się po prostu zastanawiam, ale będę wyrażała się w sposób taki, jaki mi się podoba, ponieważ tak jak wspominałam, jest to moja przestrzeń, mój kanał, nie wszyscy muszą mnie lubić, oglądać, ja nie jestem też zupą pomidorową, żeby mnie lubić, więc wracając do tej przepięknej sukienki, zastanawiałam się, czy gdzieś jej zimą jeszcze tutaj nie przemycić, jakiejś stylizacji ciekawej nie zrobić, bo naprawdę jest bardzo interesująca ta sukienka. I tak, wspominałam, jaka cena. Kolejna rzecz to jest koszula numer 2 w dzisiejszym filmie. Pochodzi ona z Zary, jest w rozmiarze L. Jest to taka bieliźniana koszula, trochę kojarzy mi się z męską piżamą, ale jest bardzo fajna, podoba mi się jej wzór. Ma takie granatowe paseczki na całej powierzchni, z tyłu prezentuje się w ten sposób. Nie ma metki, co to jest za materiał, bo już sprawdzałam. Byłam sama bardzo ciekawa, co to jest. Widzę tutaj jakąś plamkę, już pewnie czymś przybrudziłam, znowu muszę ją wyprać. Jak zawsze, podczas nagrywania filmów też czasami czymś tam te rzeczy wybrudzę. Ta koszula kosztowała 5 zł i myślę, że dzisiaj taka stylizacja z tymi moimi pantalonami, uczepiłam się ich tymi beżowymi, które przerabiałam, ale mam zamiar ją troszeczkę ożywić, ponieważ z tymi pantalonami i z tymi botkami jest to taka mdła stylizacja, taka bezpłciowa, ale chciałam Wam tylko tę koszulę jakby zaprezentować, mam zamiar ją wystylizować z czymś innym i jeżeli już gotowa stylizacja będzie w mojej głowie i postanowię ją ubrać, to pojawi się na moim Instagramie. W ten sposób może Wam
pokażę, ponieważ to są trzy spódniczki, takie same. Są to trzy siostry i teraz każdą z tych spódniczek po kolei Wam opiszę. Pierwsza jest w kolorze takim beżowym. Jest najjaśniejsza z tych dwóch, z tych trzech, jest najjaśniejsza z tych trzech spódniczek. Jest ona taka spokojna, kojarzy mi się z jesienią, te wzory, kolory, pomimo że to są to kwiaty, tylko one mi się kojarzą bardziej z takimi liśćmi. No i jest to taka wręcz aż za spokojna spódniczka. Muszę też jej troszeczkę w nią życia tchnąć, ponieważ jest aż za taka mdła. Ale bardzo mi się spodobała, zwłaszcza, że te trzy spódniczki wisiały obok siebie i każda z nich kosztowała 5 zł, więc 15 zł zapłaciłam za trzy te spódniczki. Pod spodem posiada podszewkę, taką delikatną w sumie siateczkę, można powiedzieć. Jest ona, nie wiem w jakim rozmiarze, nie wiem co to jest za marka, o ile mi się tam gdzieś metka nie ukryła, ale jest ona, wydaje mi się, na mnie dobra. Spódniczka numer 2, czyli siostra tamtej pierwszej, jest w kolorze takim, jest cała czarna i ma takie czerwono-pomarańczowe już wzory, już bardziej mi się podoba, ponieważ jest taka bardziej żywa, już lepiej się w tej na przykład czuję, czyli stylizację z tamtą muszę troszeczkę dopracować. No i tak samo, kosztowała 5 zł. I spódniczka numer 3, ta mi się najbardziej spodobała, jest dużo na niej odcieni koloru zielonego, ubrałam do niej zielony taki limonkowy sweter, który Wam już kiedyś pokazywałam i już muszę jedną rzecz powiedzieć, nie cierpię rajstop takich jak mam na sobie właśnie podczas jak wyświetli wam się stylizacja moja, jest to 60 den, dla mnie rajstopy czarne to są najlepsze 15, 15 den i ja tylko takie rajstopy kupuję, nieważne czy jest mróz i tak takie rajstopy ubieram. I tak naprawdę do 40 den dla mnie grubość rajstop jest tylko i wyłącznie dopuszczalna. Powyżej 40 rajstopy po prostu robią taką kaszanę w stylizacji, jak dla mnie nie cierpię. Po prostu grubych rajstop, one psują wszystko. Czarny, gruby rajstopy to jest po prostu tragedia, ale niestety jedne mam w swojej garderobie, ponieważ ja za każdym razem, kiedy ubiorę rajstopy, te 15, to one idą do wyrzucenia. Są to takie dla mnie jednorazówki. Ja po prostu zimą, okres ten jesienno-zimowy, to wydaję tyle pieniędzy na rajstopy, że to po prostu jest szok. Więc jedne takie grubsze mam i niestety już 15 właśnie w swojej garderobie nie miałam, dlatego do tej spódniczki założyłam 60, te 60 den i już mi się ta stylizacja dlatego przestała podobać ze względu na te rajstopy, bo naprawdę jakby były 15, to tak, po pierwsze spódniczka nabrałaby takiej lekkości i bardziej by ta stylizacja wyglądała, znaczy ta stylizacja wyglądałaby naprawdę lepiej. I jak kupię 15 rajstopy, to zrobię tę stylizację jeszcze raz i same zobaczycie, dlaczego ja tak właśnie atakuję te grube rajstopy. Także teraz wracając już do tej spódnicy, spódnica numer 3, ta mi się najbardziej podoba, tak jak wspominałam, też 5 zł kosztowała. Dzisiaj mam jakiś taki dziwny trik machania wszystkim rękoma i w ogóle nie wiem dlaczego. Muszę troszeczkę się uspokoić, nabrać oddechu. Ponieważ szykuje się ciężka rzecz, otóż kupiłam sobie taki przepiękny sweter w takim kremowym kolorze, nie jest to biały kolor, bardzo mi się ten sweter podoba, również na niego mam mnóstwo pomysłów i chcę go przemycić gdzieś tak jakby na wierzch, po prostu ubrać pod niego jakąś kurtkę, a jego wyeksponować, pokazać, bo jest naprawdę piękny, zapłaciłam za niego 5 zł, z tyłu prezentuje się również tak samo jak z przodu. Jest śliczny, jest to taki baranek, jak ja to mówię. I wiecie co? Niestety, ale nie ma nigdzie metki ze składem, bo sama jestem ciekawa, co to jest. Później nawet jak sprzedaję rzeczy, to jest mi łatwiej coś komuś określić, podpowiedzieć w ten sposób, ale sweter jest naprawdę cudny i nieważne, jaki to jest skład, sweter skradł moje serce. I jeszcze ta jego cena, czyli te 5 zł, to jest po prostu dla mnie rewelacja. Ostatnia już rzecz to jest kurtka. Kurtek mam już teraz, zawsze w sumie miałam dużo, ale teraz mam ich bardzo dużo. Ale chodzę w każdej tak naprawdę. Kupiłam sobie z taką kobaltową, przepiękną kurtką. Ona jest naprawdę przepiękna. Ten kolor jest super. Ja bardzo lubię ten kolor. Jest ona marki ASOS w rozmiarze 36. Najbardziej podobają mi się w niej wielkie tutaj te kieszenie. Jest ona puchowa, niesamowicie ciepła. Przepiękna.
korci mnie, żeby coś z tą kurtką zrobić. Pomimo, że ona podoba mi się taka, jaka jest, ale wiecie, ja nie byłabym sobą, gdybym czegoś po prostu nie przerobiła, nie zrobiła, bo taka jest moja natura. Ja tym żyję. I na tę kurtkę mam 3 pomysły. Jeżeli zdecyduję się na którąś z przeróbek, to oczywiście kurtka Wam się pokażę w przyszłym nie zdążę tego zrobić. Jeszcze muszę na ten temat się po prostu sama zastanowić, pomyśleć, czy chcę tę kurtkę przerabiać, czy nie. Wadą tej kurtki, jak dla mnie, jest to, że nie odpina się kaptur. Ja tych kapturów nie lubię, zwłaszcza gdy chcę kurtkę przerobić, to te kaptury mi po prostu przeszkadzają, bo one psują moją wizję. No ale właśnie też stanowi to w tym momencie dla mnie wyzwanie. Nie odpina się ten kaptur, więc muszę coś wymyślić takiego, żeby ten kaptur pasował do mojej wizji. Więc taka kurtka, i kosztowała 5 zł ta kurtka. Kiedyś było wszystko po 3 zł, teraz wszystko kupuję powiedzmy po 5 zł. Nie, no to tak jak ja po prostu, wiecie, wpadnę do sklepu tak, kiedy mam czas, wtedy po prostu te rzeczy sobie wynajduję i kupuję. To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój film Wam się spodobał, że któraś z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, przypadła Wam szczególnie do gustu. Nie podziękowałam chyba na samym początku filmu za komentarze pod ostatnim filmem. Nie jestem tego pewna, więc... A obiecałam, że będę to robić, więc teraz dziękuję Wam za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Zaglądajcie na mój Instagram, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam dużo zdrowia.